Koncerty, spektakle, spotkania z artystami, wystawy i różnorodne warsztaty. Sosnowiec to miasto prężnie działających jednostek kultury. Zapraszamy do obejrzenia Informatora o ich bogatej ofercie. Sala koncertowa imienia Jana Kiepury przy Zespole Szkół Muzycznych to nowy obiekt na kulturalnej mapie miasta. Wydział Kultury i Sportu organizuje koncerty, które cieszą się ogromną popularnością, zapraszając wybitne orkiestry i artystów. Również porozumienie zawarte między Urzędem, Klubem Kiepury i Szkołą jest przychylne ku temu, żeby organizować różne ciekawe koncerty. W zarządzie MDK Kazimierz jest amfiteatr w Parku Kuronia, ale placówka propozycji ma znacznie więcej. Grafika, malarstwo sztalugowe, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, papieroplastyka dla jeszcze młodszych. Oprócz tego oczywiście zajęcia muzyczne, można u nas poćwiczyć głos, ale również uczyć się grać na instrumentach klawiszowych, na gitarze. Oprócz tego również zapraszam wszystkich na zajęcia ceramiczne. No a poza tym kafejka internetowa, wystawy, koncerty. Sosnowieckie Centrum Sztuki w Zamku Sieleckim znane jest przede wszystkim jako siedziba galerii Extravagance. Prezentacja sztuk plastycznych, a także działalność naszego działu regionalno-edukacyjnego, który prezentuje wystawy o charakterze historycznym, wystawy dla dzieci. Poza tym realizujemy koncerty, warsztaty, spektakle. Galeria Łakomscy wznowiła po kilku latach przerwy swoją działalność i regularnie co 2 miesiące prezentuje nową wystawę. Na ich wernisaże ściągają tutaj prawdziwe tłumy. Staramy się bardzo różnorodną fotografię pokazywać dla każdego praktycznie. Oczywiście fotografię, która coś promuje i jest na wysokich lotach. Muzeum Sosnowca obok stałej ekspozycji zaprasza na cykliczne, ciekawe wykłady. Akademia Wiedzy o Sztuce, Akademia Wiedzy o Mieście, Akademia Wiedzy o Regionie. Zapraszamy również na uroczyste wernisaże otwierające nasze wystawy czasowe. Sosnowiecki Helios to obiekt kinowy w starym, dobrym stylu. Nasze sale są duże. W przypadku dużych premier ma to znaczenie, dlatego że jest większy ekran, jest większa widownia, więcej miejsc do wyboru. Mamy 2 sale, które mieszczą praktycznie 400 osób i 2, które mieszczą ciut powyżej 200. Cinema City w centrum handlowym Plaza posiada 6 sal kinowych i stawia na ciekawy repertuar. Nie wyświetlamy tylko takich blockbusterów, ale zdarzają się także filmy bardziej niszowe. Mamy bardzo wygodne fotele, dobrze wyposażony bar i cinema cafe oraz najlepsze systemy dźwiękowe i technologie obrazu. Warto również odwiedzić Galerię Ładniej. Można tutaj zobaczyć m.in. pracę uczniów ze Szkoły Stylizacji i Projektowania Ubioru. Są to wernisaże i finisaże różnych wystaw artystów, jak również warsztaty artystyczne. Teatr Zagłębia to najstarsza placówka kultury w stolicy Zagłębia. Mamy przedpołudniowe bajki. Mamy też coś dla uczniów szkół podstawowych, dla gimnazjów, dla licealistów i oczywiście spektakle wieczorne, komedie, są też farsy i repertuar bardziej ambitny, nierozrywkowy. Klub Kiepury to nie tylko koncerty. Placówka ma wyjątkowo szeroką ofertę dla wszystkich grup wiekowych.
zakres tej oferty, począwszy od tych małych dzieciaczków, trzechlatków, które mogą uczęszczać na zajęcia wczesnej nauki czytania, zajęcia logopedyczne, czterolatkowie, pięciolatkowie mogą uczęszczać na zajęcia rytmiczne, na zajęcia taneczne, zajęcia z zakresu tańca nowoczesnego z elementami baletu i tak dalej, aż do tych osób najstarszych, do tych 60-latków, którzy mogą uczęszczać na przykład na zajęcia plastyczne. Dla młodzieży, dla nastolatków mnóstwo zajęć tanecznych, mnóstwo zajęć teatralnych, wokalnych. Nawet jeśli nie chcemy pójść w ślady Kiepury i Szpilmana, kulturalna wycieczka po Sosnowcu może okazać się udana.